polskie rolnictwo całkiem padło już. Jedną głupią ustawą. I chcemy pokazać, na razie tak symbolicznie, bo drugim razem to wysypimy całe łódki tutaj, że tu przejechać nie pójdzie. Zrobiliśmy to, żeby nie utrudnić kierowcom, bo mogliśmy na ulicę wysypać. Wysypaliśmy na łódce, na chodniku. W tym miejscu, dlaczego akurat w tym miejscu? Jest nasz poseł, niech zobaczy, niech da znać do Warszawy, żeby to się odbiło echem. Cała Polska dziś blokuje, Warszawa blokuje i myślę, że w końcu to nie robimy my dla rolników, to robimy dla wszystkich ludzi, dla mieszkańców miast, wsi, dla policjantów, pielęgniarek, strażaków, rolników. Ta ustawa zepsuje wszystkim. Nam obecnie hodowlę będziemy musieli zmniejszyć. Niech to każdy poczyta o Piotrze Kaczyńskiego, o czym tu mowa. Bo każdy tylko mówi, rolnik wysypał ziemniaki. Niech ktoś się zgłosi do mnie, to ja mu dam za darmo. Taki, kto nie będzie miał ziemniaków, niech przyjdzie, ja mu dam za darmo. Jeśli będzie mnie krytykował, że za to, że wysypałem. A za to, że jak mi płacą grosze, to co, ja mam wyżywić rodzinę? Ja dzisiaj tego mandatu nie przyjmę. Pójdę jak najdalej. Jaż do pod sprawiedliwość. Ja to zrobiłem dla wszystkich, dla mieszkańców, jeszcze raz, miast, wsi, dla służb, dla wszystkich razem. Mamy się trzymać jako społeczeństwo razem, nie dzielić, bo podzielili nas. To wszystko. Teraz się dokonuje ubój rytualny rolnictwa. Nie wiem,